Czwartek 8 listopada na długo zostanie w pamięci wszystkich pań, które kochają świetną zabawę i dobre kino. Świdnickie Kino Cinema 3D w tym dniu zorganizowało ostatnie w tym roku wydarzenie pod nazwą Kino na Szpilkach, uwielbiane przez świdniczanki i nie tylko. Tym razem w propozycjach dla pań nie zabrakło oczywiście wielu stoisk w holu kina, gdzie uczestniczki projektu mogły skorzystać z zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych czy fryzjerskich, lub skorzystać z cennych porad specjalistów w tej dziedzinie, ale także z zakresu stylu, mody czy odpowiedniej diety. Nowością, która zdobyła serca wielu pań w miniony czwartek, była prezentacja czworonogów, które czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej już lampki szampana i degustacji innych alkoholi. Kiedy panie przeszły już do sali filmowej, czekały tam na nie konkursy z nagrodami oraz ciekawy wykład na temat tego, co i w jakich ilościach jeść w trakcie zimy, aby nie zdobyć zbędnych kilogramów i aby zadbać o nasze zdrowie. Na deser oczywiście pokaz filmowy. Tym razem był to przedpremierowy pokaz filmu Planeta Singli 2, komedii romantycznej, a więc, jak twierdzą same uczestniczki Kina na Szpilkach, idealnie dobrana propozycja na ten wyjątkowy dzień.